Cześć, ja jestem Szobu, a to kolejny materiał w moim wykonaniu. Mam dzisiaj dla Was kolejny manga update, który nagrywam z bardzo prostego powodu. Jako że powoli, dużymi krokami zbliża się kolejny unboxing, to pomyślałem sobie, że warto byłoby się z pewną częścią mang rozliczyć, zanim ten unboxing nadejdzie. Przy okazji powiem, że tym razem będzie on na kanale Kugarda. I mam nadzieję, że do czasu, kiedy wyjdzie ten unboxing, kiedy go nagramy, na moim kanale będzie kolejny manga update, w którym omówię dla Was mangi, których tutaj nie omówiłem, ponieważ gdybym to zrobił, no to materiał by trwał po prostu za długo. No dobrze, tyle w ramach wstępu, zaczynajmy. Od ostatniego razu miałem w ręku kolejny tom Cykad. I mimo, że ten moment fabularny zawarty w tym tomie pamiętałem bardzo dobrze, więc nie ma tutaj mowy o odświeżeniu sobie fabuły, to ten tom czytał mi się równie dobrze, co poprzednie. Nie będę tutaj spoilerował, co się w nim dzieje, ponieważ byłyby to solidne spoilery. Mam w ręku Księgę Odpowiedzi, więc nie chciałbym Wam psuć zabawy, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z tą serią. A propos, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z cykadami, czy to w formie anime, czy to w formie mangi, to dajcie znać, jakie są Wasze pierwsze wrażenia. Będzie mi miło poczytać Wasze spostrzeżenia. Okej, tyle o cykadach. Przechodzimy do kolejnej mangi i jest nią Yotsuba, drugi i trzeci tom. Bardzo się cieszę, że wziąłem te dwa tomy naraz, no bo bardzo boli mnie czekanie na kolejny tom Yotsuby. Mangę tę czyta mi się po prostu wybornie. I nie żartuję, mówię całkiem poważnie. Jest to mega lekka manga, bardzo przyjemna, bardzo zabawna. Im starszy jesteś, tym bardziej ta manga bawi. Ja się z tym zgadzam. Bardzo smuci mnie to, że Yotsuba nie sprzedaje się Kotori zbyt dobrze. Kotori podzieliło się tą uwagą, czy też tą informacją z czytelnikami. No niestety, tak to wygląda. Mam nadzieję, że to się zmieni, chociaż będzie ciężko, ponieważ Yotsuba nie posiada anime, a anime bardzo dużo, bardzo często w sporym stopniu pomaga mandze, czy danemu tytułowi dotrzeć do ludzi. Także no, mangą, które nie mają anime, często jest gorzej dotrzeć do czytelników. No bo tak to jest, że anime bardzo często ogląda się o wiele przyjemniej niż czyta mangę. Niektórzy wolą mangę, niektórzy wolą anime. Tak to już jest. Ja od siebie polecam. Mam nadzieję, że to moje polecanie w pewnym stopniu pomoże Yotsubie się lepiej sprzedawać, bo ta manga na to zasługuje. Jak najbardziej. No dobrze, tyle o tej serii. Ja się bawiłem bardzo dobrze przy tych tomach i myślę, że to się nie zmieni. Okej, kolejna manga jest już stałym bywalcem tutaj u mnie i za pewien czas, to jeszcze trochę, przestanie być tym bywalcem. Nad czym bardzo ubolewam, tak mój język się plącze. Bakuman, tomik 15. Ja Bakumana będę polecał za każdym razem w nocy o północy, ponieważ czyta się go mega przyjemnie. Jest to mega wciągający tytuł, który pokazuje, że jeżeli chcecie zostać twórcami mangi, to co na Was czeka? Ile pracy musicie włożyć to, aby Wasza seria została wydawana? Oczywiście to jest dość abstrakcyjne, ale kto wie, może wśród Was jest osoba, która kiedyś będzie te, powiedzmy, komiksy rysowała. Kto wie, kto wie. Ja Bakumana polecam, czy to w wersji animowanej, czy to w wersji mangowej. Tytuł ten jest równie dobry w obu wersjach. Według mnie anime nie ustępuje mandze. Bardzo dobrze, jest to bardzo dobra adaptacja, jak najbardziej. No i tyle. Ja polecam, mega przyjemnie się to czyta. Za 5 tomów koniec, przykro troszeczkę. No ale gdyby ta manga trwała dłużej, to może by straciła poziom, kto wie. To są twórcy Death Note'a i skoro uznali, że na 20 tomie skończą,
to pewnie była to trafna decyzja, ponieważ z tego co wiadomo, no oni na siłę rysowali kolejne tomy Death Note'a i nie skończyło się to za dobrze. Okej, okay, tyle o Boku Manie. Kolejna seria jest bardzo dobrze znana w fandomie, jest to Boku no Hero Academia. Niestety z tą serią jeszcze nie jestem na bieżąco. Planuję się wziąć za nadrabianie tych rozdziałów, co są teraz, po tym jak nadrobię Tytanów. Czytam Tytanów online, prawie jestem na bieżąco. A co do Akademii, no to jest jeszcze drugi sezon, więc myślę, że wszyscy, którzy oglądali Akademię, no wiedzą, co tam się dzieje. Ogólnie chyba mi się lepiej ogląda Akademię niż ją czyta. Chyba tak jest. Tak sobie teraz myślę. No, Bones naprawdę daje radę mocno z Akademią i wszystkie animacje, kreska, muzyka, całokształt wypada bardzo dobrze, więc jakby anime nie usypuje mandze w żadnym stopniu. Mówię, może jest nawet lepsze od mangi. Tak. Czytało mi się to domy bardzo przyjemnie. Czekam na kolejne. Ale no, zanim nadgonimy, znaczy tak, zanim trafią w moje ręce tomy, na których ja teraz skończyłem swoje czytanie Akademii, no to jeszcze trochę minie i do tego czasu będę już, myślę, na bieżąco z tym, co się dzieje. Okej. Okay. 6 i 7 tom. Znaczy, wiecie, zawsze fajnie sobie przypomnieć, czy też odświeżyć lekko to, co tam się działo. Akurat te momenty w tych tomach są dość takie charakterystyczne i jakby to były na tyle momenty mocne, że no, nie da się ich zapomnieć. Tyle powiem. Okej. Okay. Kolejna manga to Fairy Tail. Tomik 18 i tomik 19. Bardzo ładne okładki. Przybliżę tutaj. Proszę bardzo. Tak, Fairy Tail, jak to mówię, jakie jest, każdy wie, każdy sobie sam oceni tę serię. A z racji, że te tomy, które mam w ręku, czytały mi się jeszcze przyjemnie, bo od pewnego momentu Fairy Tail no już nie podobało mi się tak jak na samym początku. W ogóle pamiętam, jak pierwszy raz miałem styczność z Fairy Tailem, to myślałem sobie, kurczę, Gildia Magów, to mnie wciągnie i to musi być bardzo dobre. No, podobało mi się, ale po pewnym czasie no, było już gorzej. A te tomy jeszcze, według mnie, trzymały poziom. Dobrze się je czytało. Okej, okay, tyle o Fairy Tail. Kolejna manga to Klasa Skrytobójców, tomik 5. Bardzo fajne, minimalistyczne okładki. I powiem szczerze, że na samym początku Klasę nie czytało mi się za dobrze. Anime o wiele bardziej wywarło na mnie o wiele lepsze wrażenie na początku niż manga. Ale na szczęście po paru tomach sytuacja się zmieniła i bardzo przyjemnie się tę mangę czyta. Niektórzy mają zastrzeżenia co do pana Niezabijskiego, konkretnie do tego, jak jego japoński przydomek został przetłumaczony, ale czy ja wiem, to brzmi całkiem spoko, przynajmniej dla mnie. Tak, i póki co nie ma tutaj niczego, czego nie było w anime, także to jest po prostu taka powtórka z rozrywki, ale dobrej rozrywki. Proszę bardzo. Nie no, super są te okładki. Dobra. Czas teraz na bardzo dobrą serię, która dostała w końcu anime i mam nadzieję, że to przyczyni się do sporej jej rozpoznawalności. Może tak to ujmę. Jest to The Promised Neverland. Jest tam obecnie chyba jeden rozdział w plecy, bo byłem solidnie w plecy z Neverlandem, ale usiadłem, nadrobiłem. No i Neverland czyta się bardzo dobrze. Mimo że pewne zastrzeżenia mam co do obecnych rozdziałów, to moim zdaniem jest nadal bardzo dobrze i bardzo dobrze się tę mangę śledzi, tę historię. Jak już jesteśmy przy Neverlandzie, wspomniałem o anime. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba to, co jest w anime. Poziom anime jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobry i no, na obecną chwilę dałem 9.
Ja Neverlanda polecam, bo naprawdę warto go przeczytać. No. Okej, okay. Tyle o tej serii. Anime moim zdaniem... Dobra, wrócę do anime. Anime moim zdaniem trzyma poziom, ponieważ trzyma w napięciu, tak jak manga. Świetna muzyka nadaje tylko klimatowi całego anime. Nadaje klimatowi? Nadaje klimatu całego anime. No i generalnie jest dobrze. No i kreska też nie jest jakaś taka paskudna. W ogóle nie jest paskudna. Więc jest okej. Okay. Więcej, myślę, powiem w osobnym materiale, bo planuję taki zrobić. Nie tylko o Neverlandzie, ale też o innych seriach, które sobie wybrałem. Okej. Dobrze. Czas teraz na serię, która niestety się skończyła. A może stety, może był to dobry moment na skończenie tej serii. Być może tak było. Spice and Wolf. Tomik 16, dość gruby. Dobrze widać? A, dobrze. Bardzo przyjemnie mi się tę serię czytało. Nie miałem styczności z anime. Wiem, że jest bardzo dobrze oceniane przez wiele osób. Więc byłem ciekawy, z czym się ono je i dlaczego ludzie aż tak polubili tę serię. Teraz się nie dziwię. Była ona wciągająca. Bohaterowie zapadali w pamięć. Szczególnie dla mnie Horo to jedna chyba z najlepszych żeńskich postaci, jakie widziałem kiedykolwiek w historiach, które czytałem, z którymi miałem styczność. Sporo ekonomii, która mogła być często niezrozumiana przez wiele osób, ale stanowiła ważną część tej historii. Czasami, mimo że się nie rozumiało, to i tak się fajnie śledziło te losy, bo widać było, że bohaterowie albo wiedzą, co robią, albo no, niekoniecznie, znaczy jakby wiele ryzykują tym, co robią, więc nie są pewni, czy odniesie to taki skutek, czy ich działania odniosą taki skutek, jaki sobie zaplanowali. Będę generalnie dobrze tę serię wspominał. Myślę, że 8 plus albo 9 mogę dać. Okej, okay, tyle o Spice and Wolf. I ostatnia seria, o której już dzisiaj wspomniałem. Atak Tytanów. Jestem prawie że na bieżąco z tym, co się dzieje. Wcześniej tylko czerpałem wiedzę, czy też poznawałem fabułę z tych tomów, które kupowałem. Teraz się już to zmieniło. Nie chcę tutaj mówić za dużo, ponieważ planuję zrobić osobny materiał o Tytanach. Ale powiem szczerze, że to, co było na początku, a to, co jest teraz, to jest naprawdę duża przepaść. Powiem, że tak leciutko, że niekoniecznie mi się to podoba. Tak zdradzę wam minimalnie, że nie do końca mi się podoba to, co jest teraz. Generalnie dobrze się czyta Tytanów. Nie planowałem zbierania tej serii, a czyta się ją bardzo dobrze. Przynajmniej dla mnie. Okej. Dobrze, także to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.